Dziś zapadł wyrok z oskarżenia prywatnego Leszka Tabora przeciw Antoniemu Fili w sprawie o pomówienie. Sąd rejonowy w Kwidzynie uznał Antoniego Filę winnego tylko w dwóch z czterech zarzucanych mu czynów. Oskarżonego Antoniego Mariana Filę uznaje za winnego tego, że 17 grudnia 2015 roku w Sztumie pomówił za pomocą środka masowego komunikowania, jakim jest baner reklamowy, burmistrza miasta i gminy Sztum Leszka Tabora. Uniewinnia oskarżonego od popełnienia przestępstwa zarzuconego jemu w punkcie trzecim aktu oskarżenia. Uniewinnia oskarżonego od popełnienia przestępstwa zarzucanego jemu w punkcie czwartym aktu oskarżenia. Uznaje, że oskarżony dopuścił się popełnienia zarzucanych jemu w punktach pierwszym i drugim wyroku. Tak więc jest to tylko połowiczne zwycięstwo burmistrza w jednej sprawie. Antoni Fila zapowiedział, że po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku zostanie złożone odwołanie od tego wyroku. Panie burmistrzu, mam pytanko. Nie udzielamy odpowiedzi. Żadnej? Na żadnej? Nie udzielamy odpowiedzi dla Panie burmistrzu, sprawa była z powództwa prywatnego. Proszę uszanować to, co... Mieszkańców proszę uszanować. Po wyjściu z sali sądowej burmistrz Leszek Tabor stwarzał wrażenie zadowolonego. Jednak szybko zaczął się denerwować i nie chciał udzielić wywiadu. Być może obawiał się niewygodnych pytań dotyczących zbliżającej się sprawy o zniszczenie mienia czy rozdysponowanie publicznych pieniędzy na cele prywatne. Jak widać, burmistrz wolał uciekać przed nami i bawić się w ganianego po budynku sądu, niż po męsku odpowiedzieć na pytania. Dlaczego pani chce odpowiedzieć na temat przelewu pieniędzy z konta gminnego? Pan zapyta swojego mocodawcy. Jakiego mocodawcy? Proszę zapytać swojego mocodawcy. Pan sugeruje, że jestem na usługach pana Antoniego Fili? Niech pan zapyta swojego mocodawcy. A których może pan wskazać? Bo pan, ani pan Fierek, ani pan przewodniczący się boją tego powiedzieć konkretnie. Wskaże pan, kto jest moim mocodawcą? Sąd przed chwilą ogłosił wyrok. Niech pan szanuje ten wyrok. Ja szanuję, chcę się od pana dowiedzieć. Ale proszę mi nie przeszkadzać. Odnosi, jak pan, jak proszę pan... mi nie przeszkadzać, tak? Coś dla mieszkańców się należy, jakieś kilka słów. Chcę się zapytać, jak pan się czuje po wyroku. Dlaczego pan się boi? Sprawa przeciw Fili jest powództwa prywatnego Leszka Tabora. Dlatego też chcieliśmy upewnić się, czy burmistrz w tym dniu przebywa na wolnym, czy może jednak przyjechał służbowo. Dlatego zadzwoniliśmy do sekretariatu burmistrza po informację. Niestety usłyszeliśmy, że pani sekretarka nie jest upoważniona, aby przekazać informację, gdzie przebywają najważniejsi urzędnicy w gminie i czy dziś będą w pracy. Czy obaj burmistrzowie wraz z urzędnikiem gminy będąc w sądzie byli w delegacji służbowej? Czy może burmistrz wykorzystał podwładnych i służbowe auto do załatwienia prywatnej sprawy w Kwidzynie oraz opłacenia TV Malbork ze środków publicznych, traktując gminę jak prywatny folwark? Kolejnym etapem walki będzie proces głośny na całą Polską w sprawie zniszczenia pod wpływem alkoholu mienia prywatnego w dniu 30 stycznia.